Problem jest w tym, że nie, i tak ty, wszystkich slajdów nie obejrzymy. Przecież kilkaset slajdów. Nie, ty warto obejrzeć. Do rana byśmy to oglądali. Ten magazynek obejrzymy, bo to jest tak. Kilka, no dawaj ten magazynek. Sporo, to będzie niezła seria. To będzie od początku. Będzie taka esencja. A. O! To ja taki byłem silny. Herkules. Takim kamieniem. A to już o zmroku. Paweł Dejkan. Widno, że robili dołcho do na. Tak, tak. A to Paweł z Bolotą stoi. Tak. O, i Witka Korzunko, i Witka Korzun. To jest Jurek i Sławek. Sławek Waszkiewicz. To był bardzo dobry człowiek i najlepszym dowodem, że to był dobry człowiek, to jest to, że chyba na jego pokrzeb przyszło prawie 200 osób. To się rzadko zdarza, chyba że to jakiś dostojnik, on taki nie. No szkoda. A tutaj ty Anatol z tym, z Andrzejem. Andrzej? Z Sławka bratem. Tak? To Andrzej, może to Aleksiejuk, a to Andrzej. Tak. Mhm. O. No, a tutaj ty już. Oj. Belki zrobiłeś? Ja думал, że kiedyś больше волосы miał, ale że to mi lisi trochę był. Dobry wygląd. Pamiętaj tego dziadka, to co tartak miał tam. Tak, ze stoku. Ze stoku. Przyjechał w czobutach gumowych, dziurawych. On długo nie pożył. Tak i zaraz pomier. Ale cieszył się, że to wietrak buduje. Był rok 78. Pracowałem wtedy w firmie budowlanej w Bielsku Podlaskim. I w jednym dziale pracował brat obecnego profesora, w tym czasie doktora Anatola Odziewicza, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Myśmy się spotkali przypadkowo któregoś dnia po południu i później się dowiedziałem od niego, że jest wiatrak w kotłach koło Bielska Podlaskiego. I ten wiatrak no, warto byłby przenieść, uratować, bo on stoi, już może się na opał pójdzie. No to czemu nie? Jest to wiatrak typu koźlak, czyli jest postawiony na jednej nodze. Tutaj można zobaczyć, że jak się wsadzi przeciwwagę tą w tę konstrukcję, można go odwrócić. Cały budynek można było do wiatru okręcić. Tym się różni właśnie od wiatraków holenderskich koźlak, że w Holendrach tylko czapę się okręca, a w koźlaku cały budynek można było odwrócić do wiatru. Czyli ta konstrukcja, na której on stoi, musi być solidnie zrobiona ta noga. Możemy oczywiście wejść do środka na górę. Kiedy zaczynaliśmy ten wiatrak stawiać, już byliśmy na etapie na wysokości zrębu, przyjechała milicja łazem, takim łazikiem, przyszło dwóch milicjantów, byliśmy z Anatolem na górze, no i pytają nas, a co wy tu robicie? Stawiamy wiatrak, a co tu będzie? Popytali, popatrzyli, zdjęć nie robili, pojechali. Później z tym wiatrakiem, już jak byliśmy wyżej, biliśmy gątę, nabijaliśmy sami, kryliśmy dach. A również z Anatolem siedzieliśmy na górze i białowieżcy chodzą. Tak patrzą na nas, a co wy tu robicie? A który krzyczy, złaź z dachu, nie psuj gąty. Bo uważali, że my nie potrafimy nic zrobić. I tutaj pomocni byli starsi ludzie, którzy to znali, między innymi mój ojciec też.
przyjeżdżał, pokazywał, jak kryć, co to jest kulik, co to jest ostryszaniec, jak to zacząć, jak zakończyć, w jaki sposób dwojeny robić, w jaki sposób trojeny robić. No i nauczyliśmy się. Trzeba mocniej? Nie, dobrze. Byłem uczniem szkoły średniej i przyjechał Anatol jako już doktorant fizyki i pamiętam na lekcji fizyki przyszedł. Zaplanował zorganizować letni lager junych fizyków tutaj w Białowieży. I zgłosiła się nas grupka uczniów, przyjechaliśmy tutaj. Anatol opowiadał nam o przestrzeniach euklidesowych. A w wolnych chwilach zaczęliśmy robić jakieś tam remonty przy wiatraku. A ponieważ, jak Anatol wtedy zauważył, potrafiłem trzymać siekierę i używać jej do ciosania desek, tak zostało. My, młodzież licealna, potem też i młodzież studencka, przyjeżdżaliśmy tutaj na słynne ogniska pod wiatrakiem. Przyjeżdżali tutaj ludzie kultury, o historii opowiadali, prawda, jakiś koncercik się odbył, to była masa ludzi. I dopiero potem powstała taka idea, że a dlaczego nie ściągnąć tutaj jakiejś chałupy. I w 1984 przywieźliśmy pierwszą chałupę. Chata ze wsi Biała, ona została wybudowana z konstrukcji zrębowej, została rozłożona i przyniesiona tutaj, złożona w skansenie. Jeżeli Państwo spojrzą teraz, można zobaczyć, jak wyglądały wioski kiedyś na Podlasiu. To były głównie ulicówki, czyli była jedna główna ulica i tak jak tutaj chata szczytem do drogi stała, często pod jednym dachem były pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt, za chatą stała stodoła. Tak jak tutaj, a za stodołą było pole, które obrabiał gospodarz, czyli takimi wąskimi pasami, sąsiad przy sąsiedzie, tak wyglądała wieś. Teraz zapraszam Państwa do środka, będziemy mogli zobaczyć, jak taka chata wyglądała. Wchodzi się zawsze do sieni. Janek to mój student. Jurek to był gość, który woził mnie, żeby targować się za ten wiatrak tam, który był pierwszy i tak ja go jakoś... Podobał mi się, ja go namówiłem do spółki. Później on jeden został, bo reszta odpadła, bo im się nie chciało przyjeżdżać i pracować. Także dokonała się naturalna selekcja. Ja domyślam, że tym wozem można było zweryfikować i zobaczyć, co tam jest do zrobienia, jakie elementy potrzebne. No dobrze, zrobić wozem. Dobra. Czy ja tej małej uli... Słowo moje. Słowo, na Stryszanci porobił kuliki. Chyba, że nie będę gotowy. Tak jak było raniej. No tak. I podstawu, to na zemlienie stojałem. Ja zaraz tej podstawy skończyłem na zajmość. Dobra. No to co tam? To co są, mamy po prostu spłynie, tak? Dobra, ja zobaczę. Dawaj, wychodź ten płynie. Po ukosie do pieca w rogu wisiała ikona. Ikona zawsze się wiesza w rogu, żeby ona mogła jakby swoim zasięgiem objąć całą izbę. Typowe dla Podlasia są ręczniki obrzędowe, czyli takie zdobione, ręcznie haftowane, najczęściej haftem krzyżykowym, długie bieżniki, którymi ozdabiano ikony, krzyże wotywne, chleb się w to zawijało. I jeżeli Państwo zwrócą uwagę, to na ścianach są napisy w języku starocerkiewnosłowiańskim. To są imiona czterech ewangelistów na czterech ścianach, a na ścianie naprzeciwko wejścia zawsze jest zapisana data wyświęcenia chałupy. Jest napisane Sie dom jest pierwszy 1901 года, siódmego aksjabra. Czyli ten dom został wyświęcony 7 października 1901 roku. On został zbudowany kilka lat wcześniej, więc chata pochodzi z końca XIX wieku. Nabraliśmy rozmachu, apetytu, doszły nowe osoby i postanowiliśmy
dokupić tereny, ponieważ tak to było kiedyś, że nie trzeba było mieć uprawnienia rolnicze i być z gminy Białowieża, że można było to nabyć. No to był tam Michał Bajko jedynym spośród nas, który spełniał te warunki. Ja pozałatwiałem te wszystkie formalności, zdobyliśmy pieniądze, daliśmy jemu, on kupił to ziemię, rozpisał na grupę osób. No i ten skansen ruszył. Staraliśmy się tak budynki ulokować wszystkie, żeby one komponowały się i z terenem, i wzajemnie. I żeby to miało jakiś sens, żeby w sensie gospodarczym, jak zagroda to zagroda, żeby tam nie było na odwrót coś. Też ja uważam, i póki jeszcze będę miał na to wpływ, nie postaram się nie dopuścić, żeby skomercjonowano to wszystko. Na przykład przerobiono na przykład stodole na restaurację, jak widziałem pod Białymstokiem, tam robią takie dziwne rzeczy i wszystkim się podoba, czy coś. No, bo można na tym i zarobić jakieś nędzne pieniądze, ale w ten sposób się zatraci sens tego obiektu. Więc ten nasz zamiar, żeby w skansenie te sprawy jakoś naświetlać i również w jakimś sensie będzie pożyteczny, chociaż resztek tej kultury wiejskiej z kontinuum bardzo wartościowej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tutaj uda się chociaż trochę zachować. Ten mały budyneczek to jest tak zwana majsternia. Ona została przywieziona ze wsi Widowo koło Bielska Podlaskiego i można zobaczyć bardzo ładnie, jak wygląda konstrukcja zrębowa, prawda? Tutaj są czopy, na które te wszystkie bale zostały wbite. Zakończenie są na jaskółczy ogon. I tak większość chat jest właśnie zbudowana w takiej konstrukcji. Tutaj w środku jest kolekcja różnych stolarskich narzędzi, prawda? To jest taki przydomowy warsztat stolarski. Jak wejdziemy, można zobaczyć stół, heble, strugi. Zapraszam. No ja myślę, że każdemu normalnemu człowiekowi, kim on jakiej narodowości nie był, zawsze będzie bliska jemu kultura i jego narodu. No dla mnie przynajmniej jest bliska, ja nie wiem. No łatwo się przestroić na co innego, bo być może z pewnym względem koniunkturalnym. Ale jakoś trudno mi emocjonalnie sobie wyobrazić, że ja będę kimś innym niż tym, kim się urodziłem. Też nie chciałbym, żeby mój syn był kimś innym niż się urodził. Udawało mi się organizować wiele rzeczy związanych z techniką. I nadal wykorzystuję swoje możliwości, swoje umiejętności, swoją nabytą wiedzę inżynierską, która się przydaje przy budowie, przy rekonstrukcji, przy transporcie tych obiektów, przy remontach tych obiektów, bo one wymagają remontu. Po tylu latach ząb czasu swoje pokazuje. Ostryszanci robimy. A znasz to ostryszanci? Nie znam. O, zobaczcie. Tu. O. To nic, żeby zobaczyć. O. Ja mam perewias tą przywiązany do łapy, nie? No. I zobaczcie, perewias to tutaj jest, o, daleko od oddziałka, prawda? Tak. A że tam dalej leżą kuliki. I kuliki weżą tutaj, że. Tak. I one już idą kolośmy do niego. Chodź zobaczyć, jak nowe jaka leża. O. Całe moje młode życie, będąc jeszcze uczniem, potem studentem i jak już rodzinę założyłem, to było, kręciło się wokół tego skansenu. Ja więcej czasu spędziłem, będąc tutaj w skansenie, czy angażując się w sprawy skansenu, niż poza. Większość z nas też podobnie tak, taką proporcję swojego życia tutaj zachowała.
nazwa jest taka skansen architektury drewnianej ludności ludzkiej Podlasia. Te tereny są zamieszkane przez ludność prawosławną, ruską, która tam się klasyfikuje obecnie albo białoruska, czy ukraińska, między sobą się kłócą. To coś nowego. Za czasu moich dziadków i rodziców nikt tych podziałów nie znał. A cały ten dorobek od wieków ginął na oczach. Była pewna kultura. Kultura, która trwała co najmniej jest dokumentowane 1000 lat. A na pewno i wcześniej było coś podobnego. I ludzie żyli, no żyli na tych wsiach, żyli na tym terenie, posługiwali się w zasadzie tym samym językiem, mieli te same obrzędy, te same tradycje. Historycznych, powiedzmy, jakichś takich monumentalnych budynków prawie nie ma, bo zbyt dużo wojen było. Architektura ta typowa drewniana też, nie tylko nie trzeba było wojen, żeby ona długo nie przetrwała. A najbardziej mnie oburza w tej chwili szczerze, że ludzie sami z własnej głupoty, często ludzie, którzy nawet są wykształceni, przekształcają piękne drewniane domy, niszczą ich fakturę, niszczą ich jakby sens istnienia. Te czyże zostały po prostu zdewastowane. Zdewastowane jakby w dobrej wierze, że my teraz to, co było dla nas jakby gorsze, zamieniliśmy na sidingi, pozrywaliśmy piękne ozdoby, poprzybijaliśmy jakieś polakierowane, powiedzmy, elementy takie, które gdzieś tam sobie obejrzeliśmy u kogoś na daczy, czy gdzie tam, bo to tak, takie modne. Podbruki położyliśmy jeszcze, Bóg wie co tam. No i co? Ja się pytam, a tak to się było kimś oryginalnym, czymś wyjątkowym, a tak to nikogo to nie interesuje. Z 1901 roku, mówisz, tak? I to, że od dziaduszka twojego pobudował. I zajdziesz do chaty, zdjęcie, czy zrobisz tam... Jest na stynie napisane, tak? Napisane. A chata nie protykaje, niech nie je, niech da. Nie, nie. Dawaj, pójdziemy się glanemu. O, a to majesz od ulicy komory? Lokator je. Ma, a kto tam żywe, co lokator? Kto tam z tobą żywe, co to jest? Nie, to było... Masady było. To baćko żywe jeszcze, tak? Czy dziadko? Maj zdjęcie. No zaraz glanemu. Fajne się. No, wyświetli na to i napis. O, o. O, to tak. O, tutaj, o. Od Świętego Matwieja, tak? Tak. Ostrojen, dawaj, tu wyświetli tu tutaj. 10 dalej, tak nie? 10 noyabra. To znaczy, twój dziaduszka postroił, skoro. No Aleksander, taki gospodar był, że... Pierwszy gospodar. Zamiast to sobie robić, to w kogoś robił. Dobry, to co, on był stolarą? Był... Nie, rolnik, ale bardzo dobry był. Magazyn eksponatów. Ja, ciekawy eksponat nowy. Włos do nas przyjechał. Zzadu. O. To tak. To jest zadnia część woza. A to, Tolik, nie rejesz. Dobre, to jest przednia część woza. Puścisz mnie? O. I to tak. Było mniej więcej, o, zad, wchodził, tu jest taki otwór, i to i dyszel wchodził sobie, o tak, zad, o tak, w taki sposób składał się. Brakiem czasu możemy się tutaj usprawiedliwiać, tylko że nie poświęcamy tyle, ile możemy. Mamy rodziny, mamy swoje sprawy, mamy pracę, jeszcze pracujemy, niektórzy jeszcze są czynni, niektórzy na emeryturze. I to jest może największym problemem. Chociaż wydaje mi się, że zrobiliśmy i tak sporo. Bo skansen jest skansenem prywatnym. A to, co robimy, to jest naszym sumptem tutaj zrobione. Nasza praca, nasze środki finansowe. I pomoc kolegów, rodzin,
którzy nam pomagali w tych różnych sytuacjach. Gdzie mam to położyć? Co położyć? To. Buty? Połóż tutaj. Nie wszystko leży. Potem to sprzątniemy. Reakcja ludności miejscowej była dziwna, bo przyjeżdżają tu jacyś ludzie z zewnątrz, matany i robią jakieś wiatraki, a jeszcze przywożą jakichś ludzi, jakichś Francuzów, jakichś Anglików, tutaj Niemcy przyjeżdżają i oni wietrzyli, że my robimy jakieś tutaj biznesy niesamowite na tym. A że uporządkowaliśmy tutaj teren, który był tak naprawdę zdewastowany, to prawda, i zrobiliśmy kilka obiektów, to dla niektórych to wyglądało jeszcze bardziej dziwnie, podejrzanie. No. Kto normalny przywozi szmelc jakiś, tutaj ten szmelc jakoś układa i pilnuje. No. To było nie do zrozumienia. I zawsze węszyli jakiś podstęp z naszej strony. Często, jak rozbieraliśmy jeden dom w jednej wsi, to cała wieś przyszła, siedziała na plocie, bo wierzyli, że gdzieś tam pod waliną są złote pieniądze zakopane, czy tam położone. I wszyscy się rzucili od razu, to już sobie można wyobrazić, jak to tam, o co im chodziło. I poza tym jakaś sensacja, nigdy takiego czegoś nie było. Zobacz, jaka mnie, masz rączkę, jakąś długopisa czy coś takiego? Nie, nie mam. To które sobie nie mają, telefonu pokażę. Czekaj, nie może ja mam. Zobacz, że w tobą mieście jest taki dół, nie? Jama. A tutaj że taki chorobok. O. I tutaj kapliczka powstała. To nie było tej kuchni nawet. Tak. I my tutaj wsypali i puszczała kapliczkę. Za tej kuchni toaleta jest winna. Tak, a werba została do dzisiaj. A werba jest, rozlawała się ona w międzyczasie. Tak. Taka nie taka wysoka jak była. Czasownia pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego i co roku 12 września jest tutaj odprawiane nabożeństwo. Anatol, chodź do mnie. Jest to kapliczka typu ruskiego, oktagonalna, z jedną cebulastą kopułką na górze. I możemy teraz oczywiście zajrzeć do środka. Tym się ona różni od cerkwi, że nie ma tutaj ikonostasu. Prawda? Czyli ołtarz nie jest oddzielony od reszty. Dlatego to wygląda najczęściej tak, że tylko kapłan stoi w środku, jeżeli jest odprawione nabożeństwo, a wierni stoją na zewnątrz. Tutaj mamy też koło kapliczki dwa pomniki. Ten został postawiony z okazji 25-lecia istnienia muzeum, a ten drugi został postawiony, ponieważ było stulecie bieżeństwa. Bieżeństwa, czyli uchodźstwa. Cała praktycznie ludność Podlasia w trakcie I wojny światowej ewakuowała się w głąb Rosji. No i mniej więcej do 23 część wróciła, prawda? I ten pomnik jest postawiony tym, którzy wrócili i tym, którzy nie wrócili. Cały ten teren to teren zalewowy rzeki Narewki i zaraz za rzeką już możemy patrzeć na panoramę rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, czyli widok jest unikatowy i bardzo piękny moim zdaniem. Mieliśmy problemy tutaj i z władzami, i z miejscową ludnością. Wydaje mi się, że to Tolka brat powiedział, że słuchajcie, wy zbudujcie tutaj kapliczkę, wyświęćcie to, już będzie jakieś święte miejsce i wam dadzą spokój. No to tak pół żartem, prawda? A ponieważ żadnych kapliczek u nas nie było do przeniesienia, mogliśmy tylko zrobić kopię. Postanowiliśmy właśnie skopiować to, co tutaj jest w Nowym Berezowie. Ona ma co najmniej 200-250 lat. No i zrobiliśmy wierną kopię i ze zgodą mitropolity Bazylego
No jest użytkowana, jest pod wezwaniem Aleksandra Newskiego, to jest 12 września. Ja myślę, że jakoś ważną rolę spajającą skansen pełną całość, to jest powiedzmy coś w rodzaju małej wsi, no spełnia w tym momencie. Ta kapliczka to jest zasługa mojej żony. Bo w maju urodziła się nam córka, Olga. I przenieśliśmy się do nowego mieszkania w Białymstoku. I moja żona zachowała się jak bohaterka, bo została z dwójką dzieci, z noworodkiem, praktycznie na budowie, gdzie prowizorycznie doprowadzony był prąd i woda była tylko zimna i ona mieszkała z tymi dzieciakami, a ja z Anatolem budowałem tą kapliczkę. Kolko centymetrów? 800 centymetrów. 80 centymetrów, хорошо, dokładnie mierzysz, молодец. To tak, zobacz, brakuje tolik jeszcze odnej nam oglobli. Do tradycji w skansenie weszły wydarzenia, które rok w rok się odbywają. To jest nabożeństwo akafist ku czci Aleksandra Newskiego. Co roku też pamiętamy o Dniu Zwycięstwa, o 9 maja. Są konferencje, które organizuje profesor, konferencja fizyków. Rok w roku się odbywa, znakomitych fizyków z całego świata. Poza tym są konferencje tematyczne. Odbywają się również koncerty. Skansen jest otwarty, jest gościnny dla wszystkich. Przyjmujemy turystów, których z roku na rok jest coraz więcej, jest kilkadziesiąt tysięcy turystów się przemieniało. I jest rok w rok coraz więcej ludzi, którzy się interesują naszym skansenem. Jeżeli chodzi jeszcze o tą chatę, to można zobaczyć, jak wygląda pięknie zdobienie narożników, okiennic, są wiatrownice. Ta tradycja też przyszła do nas wraz z bierzeństwem, czyli ta ludność, która ewakuowała się w głąb Rosji, zobaczyła tam takie piękne ozdoby, często to są ptaszki albo jakieś geometryczne wzory i tak im się spodobało, że wracając do domu postanowili też tak ozdabiać swoje domy. I od 100 lat na Podlasiu jest taka tradycja, że ozdabia się narożniki, okiennice, wiatrownice. Więc to też jest takie charakterystyczne. I tutaj też zapraszam do środka. Trzeba uważać, ponieważ wejście jest małe, czyli tak ukłaniamy się. Od strony północnej narożników nie było. Trzeba było je skopiować, wykonać nowe. No. A już mieliśmy majsternie. W majsternie były na przykład frezy, które z którymi dziadek naszego kolegi Jurka Misiejuka tymi frezami pracował, to ja zobaczyłem, że te frezy pasują do tego samego wzoru tych narożników oryginalnych i za pomocą tych starożytnych frezów zrobiłem te narożniki. Tak jak trzeba było wszystko. I ktoś, kto ogląda teraz pomalowane narożniki, jak one wyglądają, to nie odróżnia, czy które są oryginalne, a które są kopią. W nauce nie jest tak, że my, mając starą teorię, ją odrzucamy gdzieś do śmietnika, a na jej miejsce nowo stawiamy. Stara teoria wchodzi jako część nierozłączna tej nowej. Bez tej starej części nie byłoby tej nowej. I żeby zrozumieć, skąd to się wszystko wzięło, to też musimy ją mieć na uwadze cały czas. I tak samo jest w sztuce przecież. I tak samo powinno być w architekturze. W ogóle w życiu tak powinno być. Wystarczy rozejrzeć się, zobaczyć, jak przyroda się zachowuje. Przecież nie można na przykład Puszczy Białowieskiej zaorać, wszystko zniszczyć i za parę lat wyrośnie, tam za paręset lat znowu taka puszcza. Wyrośnie coś, ale zupełnie co innego. Dlatego, że jeżeli chcemy zachować pamięć historyczną, a przez to idzie i wrażliwość duchową, i wiedzę jakąś o życiu, to musimy o tych sprawach być urażliwieni na tego typu zjawiska. Nie można tak sobie wziąć i zapomnieć, kto ja jestem.
ten wiatrak też typu koźlak, też stoi na jednej nóżce i można go odwracać do wiatru, całą konstrukcję. Został przywieziony ze wsi Orla. Jest w zasadzie kiedyś miasta, teraz wsi. Jest bliski akurat memu sercu, ponieważ ja pochodzę z Orli. Ja też. I mój brat też. I cały ten wiatrak jako jedyny obiekt skansenie został przywieziony tutaj w całości. Czyli został przełożony i przewieziony tutaj bez rozkładania. We wiatraku jest zachowana cała konstrukcja do mielenia i planujemy go uruchomić do mielenia zboża i możemy teraz zobaczyć, jak wygląda taka konstrukcja w środku. Musisz tu zrobić, bo tam jest bardzo mało miejsca, a ty już widziałeś. Mój kolega z klasy, Alosza Harujew, chciał ten wiatrak rozebrać na szalunek do domu, bo zaczął budowę domu. Ja się dowiedziałem, mówię, słuchaj, kupię ci te 2 metry desek, oddaj ten wiatrak. On z chęcią się zgodził, no i postanowiliśmy ten wiatrak przywieźć w całości. To była dosyć ryzykowna operacja, więc postanowiliśmy go przewieźć to lorą w nocy, żeby nie było na drodze większego ruchu. No i tak się stało. Najpierw wyjechaliśmy z Orli, zaczepiliśmy się na 2 godziny na mostku w samej Orli. Wobec tego zamiast wyjechać gdzieś o 10 wieczorem, wyjechaliśmy po północy i za każdym razem, na każdym zakręcie stałem, czekałem, żeby uprzedzać innych kierowców, że coś jedzie takiego. Dojechaliśmy do Hajnówki, zerwaliśmy parę przewodów telefonicznych, a później jeszcze im opona wysiadła przed Białowieżą i w Białowieży lipę złapaliśmy. I jakoś dojechaliśmy o 10 rano. A, to pieczka tak. Aha, powstawała. Zrób drewniany. No. Drewniany. Iwan robił zrób, tak. No, ja sporo zdjęć zrobiłem, jak piec rozbieraliśmy, żeby móc odtworzyć, bo potem dla zdumy rzeczywiście dałem te slajdy i oni na podstawie tego próbowali jakoś tam odtworzyć na tym oryginalnym zrębie, który zabraliśmy. Konstrukcja bez fundamentu pieca. Ale fundament jest tam, pod pieczok jest. Drewniany. Pod tym drewnianym jest kosztowanie pod pieczok. Zacięcie. No tutaj kaczają. No, taczanie kamieni. O, nie było lasa jeszcze. Co? Witki nowe lesa nie było. No właśnie, tak za plotą żyto rosło. Żyto rosło, tak. Także my tym nie tylko zbudowaliśmy skansen, ale zmieniliśmy pejzaż w Białowieży. Bania. A to jest bania. Tak, krycie deską, które nie zdało egzaminu. Trzeba było przekryć dach. Rzeka ta sama. Skansen, to powiem, że to jest chyba właśnie to takie, tak jakby nie moje dziecko, ale nasze, wspólne, stworzone przez grupę. Człowiek, powiedzmy, mi się wydaje, że w takim codziennym życiu, w tych kłopotach, które na nas ciągle, zdrowotnych i finansowych i innych, nie dostrzega rzeczy najważniejszych w swojego życiu. I mi się wydaje, że przy tej budowie skansenu i przy przebywaniu w tym skansenie ta możliwość dostrzeżenia jakoś tam wzmacnia się. Te lata, które tutaj spędziłem razem z kolegami, odczytuję jako wielką radość i wielki dar, że mogłem w czymś takim uczestniczyć. Ja cieszę się, że powstał taki skansen. Wierzę też, że to się jeszcze bardziej rozwinie, że dodatkowe obiekty jakieś tutaj pojawią się. No co tu będę mówił? Takie życie. My odejdziemy, a skansen zostanie.